Gościmy po raz kolejny uczniów i nauczycieli z Ukrainy, z kolegium w Nowogrodzie Wołyńskim. Współpracujemy z tą szkołą od 7 lat. Są bardzo zadowoleni, podoba im się Lublin, podoba im się program, który im proponujemy. W tym roku 4 uczniów przyjechało po raz kolejny. To chyba świadczy o tym, że są zainteresowani i podobają im się te wyjazdy i ta wymiana. Młodzież mieszka w rodzinach naszych uczniów, nauczyciele mieszkają u naszych nauczycieli, także poznajemy się bezpośrednio. Celem na pewno jest poznanie obyczajów, zwyczajów i życia codziennego zarówno mieszkańców Ukrainy, jak i Polaków, ale też szlifowanie języków obcych. Młodzież się porozumiewa w języku angielskim, ale Ukraińcy uczą się języka polskiego, my uczymy się ukraińskiego. Stwierdzamy, jak w wielu momentach są te języki podobne do siebie, jak prawda, wyrazy nawet bardzo podobnie brzmią. Staramy się, żeby program był ciekawy, żeby łączył rolę edukacyjną również z taką, prawda, atrakcyjnością dużą dla młodzieży.